czekać. Aż do ostatniego skurwiałego bydlaka. Jacyś ludzie! Kiedy złożę się na trzeba? Jeden. Do roboty. Dorwać bydlaka, to morderca! Zachowam na później. Ognia! Ognia! Wycofać się! Wycofujemy się! Jak wam się podoba? Podoba się, jak ktoś wali do was? Co wy na to? Tutaj!
Ja pierdolę! Zabić! To chyba koniec. Drogi będą trochę bezpieczniejsze. Znaczy, niewiele, ale zawsze. Bunkier. Tak, założę, że mieli bunkier. Muszę tylko go znaleźć. No i jest. To do środka. Tu Radio Wolne Oregon. Prawda was wyzwoli. Wielu z was pewnie nie pamięta zimnej wojny, ale życie w jej czasach było istnym piekłem. Za każdym razem, kiedy słyszało się przelatujący samolot, myślało się, że to już koniec, że zaraz spadnie na nas atomówka. Był to też czas czerwonej paniki. Nie wiedzieliśmy, czy nasz sąsiad to Amerykanin, krwawiący na czerwono, niebiesko i biało, czy czerwony do szpiku kości komunista. Trudno było o zaufanie. Mój ojciec, pokój jego duszy, nauczył mnie, że w mrocznych czasach bezpiecznie jest tylko pod ziemią. To z nim zbudowałem swój pierwszy bunkier. Ale nie mogliśmy zrobić tego na podwórku, pod okiem sąsiadów. Musieliśmy pójść do lasu, daleko od drogi, gdzie nikt by się nie napatoczył. Mając bunkier, wiesz, że nawet jeśli kraj wywróci się do góry nogami, wystarczy otworzyć właz, zejść po drabince. I już jesteś bezpieczny ze swoim radiem i zapasem żywności i amunicji. Nic się nie zmieniło. Lepiej wykopać sobie bunkier
Mark Copeland z Radia Wolny Orego. Nie wierzcie kłamstwom. Ach tak, Cope? A jak to się skończyło dla tych biednych drani z tego, w którym właśnie byłem, he? Zgaduję, że nie najlepiej, bo wszyscy już dawno nie żyli, kiedy dotarłem na miejsce. Co my tu mamy? Mapa. Tak jest. O proszę, schemat. No to jazda. Świetnie. Zobaczmy, co da się zrobić. Daniel White King. Yeah.
okolicy nie ma nic poza mordercami, włóczęgami i bandy. Cholera. Ktoś potrzebuje pomocy. Pomocy! Pomocy! Potrzebuję pomocy! Nic ci nie będzie. Zginiesz tutaj, ale wiem, gdzie znajdziesz bezpieczny obóz. Obóz. Pójdę, pójdę. Dokąd? Pokaż mi, pokaż! Peaceful Lake. Mark Copeland. Tam jest bezpieczny. Dziękuję za pomoc. Byłoby już po mnie. Nigdy bym się stąd nie wydostał. Dzięki. Powiedz, że to był St. John. Pico. Oni nie znają. Nie wychylaj się i uciekaj. Świetny pomysł. Wykopać groby i przewieźć tu te wszystkie zwłoki. Otwórz bramę. Deacon, cały czas szukam tego pasu. Tego z customowym lakierem. Zaraz, szybciutko cię zatankuję. To ci trochę posłuży. Wiesz, gdzie mnie szukać w razie czego? Wracam do pracy. Tak? Hej, Damon. Jeszcze dla ciebie zrobić? Dobra. Dobra. Ej, miło cię znów widzieć. Hej, Tom. Nieźle. Wygląda, że masz co robić. Dziś to wszystko. Dobra. Deacon. Co się dzieje?
rozejdzie się.